Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj po raz kolejny goszczę Darię Modro. Tym razem będą nam pomagali Himek i Kuba. Tematem dzisiejszej lekcji dla dzieci są pozycje, długie pozycje, zenkutsu daci, kibadaci, kokutsu daci oraz poruszanie się w nich. Będziemy używać tutaj, tu akurat jest sznurek i pas, na podłodze rozłożone, ale równie dobrze mogą być to dwa pasy, także w zasadzie w tym wypadku, jak używamy pasa podczas treningu jako jakiegoś przyrządu pomocniczego do treningu, no to wiadomo, pas można po prostu zdjąć swój albo położyć na ziemi pas jednego z adeptów i już mamy to narzędzie treningowe. No nic, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiam ich, Daria, w Twoich rękach. Zaczniemy od pozycji. Na grupie karate dla dzieci zaczynamy wprowadzać prawidłowe pozycje, podstawowe, które dzieci powinny znać i przykładamy dużą uwagę do tego, żeby dzieci od początku wykonywały je dobrze. Teraz pokażemy Wam taki układ, który stosujemy do tego, żeby dobrze wejść tak naprawdę w pozycję kibadachi, która jest punktem wyjścia do pozycji kokutsudachi oraz do pozycji zenkutsudachi. Stopy razem, pozycja pierwsza, heisokudachi. Na początku dzieci będą patrzyły na stopy i to jest ok, dlatego że ich świadomość, w jaki sposób są stopy ułożone, jest mała. Natomiast z biegiem czasu, podczas treningu powinni patrzeć już jakby przed siebie, czuć pozycję. Druga pozycja musubidachi, pozycja do ukłonu. Trzecia pozycja heikodachi, do joj. Kolejna pozycja hachijidachi, palce idą na zewnątrz, hachijidachi. Następnie uchihachijidachi, kolana powinny być ugięte. Ok. Następną pozycją jest kibadachi. Stopy są skierowane do przodu, plecy proste, nie opieramy się. Z pozycji kibadachi, która powinna być głęboka, przechodzimy do pozycji kokutsudachi. Przenosimy ciężar na lewą stronę i przestawiamy prawą stopę w taki sposób, aby obydwie nogi były ugięte, plecy proste. Jesteśmy skierowani w tamtą stronę. Przy przestawieniu nogi prawej w prawą stronę możemy przejść do pozycji zenkutsudachi. Plecy są proste, pozycja jest stabilna. W ten sposób pokazujemy adeptom, że pozycja kibadachi, pozycja kokutsudachi, pozycja zenkutsudachi wszystkie mają jedną długość. W związku z tym, kiedy dzieci opanują pozycję kibadachi, jest to wstęp do wszystkich innych pozycji, które pojawiają się w karate. Już jamy. Dosyć dużym problemem na grupach dziecięcych jest sprawne poruszanie się w zenkutsudachi. Dlatego, że nawet jeżeli adepci potrafią otworzyć prawidłową pozycję, w poruszaniu się zazwyczaj gdzieś tam ta prawidłowa pozycja się gubi, przez co utrwalane są takie pospolite błędy. Dlatego używamy albo dwóch ławek, albo dwóch pasów, żeby stworzyć pewną przestrzeń, między którymi mają się nogi nie pojawiać. Ok, chłopaki, będziecie iść za mną. Ustawiam pozycję zenkutsudachi w taki sposób, żeby noga była ugięta, a druga noga była wyprostowana, biodra są skierowane do przodu. I teraz wykonuję ruch do przodu prawidłowo, przenosząc ciężar ciała w taki sposób, aby nie dotknąć linii. I przechodzę. I chłopaki próbują naśladować, ręce w gardzie. Ruch jest tylnej nogi do przedniej, tak żeby nie dotknąć pasów. Ok. Zaczynaj, Kuba. Pozwala to ustabilizować pozycję w taki sposób, że tylna noga nie szła do przedniej, aby ruch nie był, aby pozycja nie była za wąska, a przez to niestabilna. Kiedy już dzieci umieją chodzić, poruszać się w tej pozycji, dodajemy uderzenie ojcuki. Thank you.
Następnie adept się ustawia. Kolejnym etapem, ustaw się dobrze, tak jak było przed chwilą. Dobrze. Zwracam uwagę na to, żeby głowa i spojrzenie było skierowane naprzód, do przodu. I uwaga, to samo. Krok do przodu, uderzenie. I jeszcze raz. Poruszanie się do przodu jest zdecydowanie prostsze niż poruszanie się do tyłu. Spróbujcie, chłopaki. Stąd zacząć teraz. Krok do tyłu i uderzenie. Takich linii możemy używać nie tylko do doskonalenia pozycji kibodachi, ale także doskonalenia pozycji zenku tsudachi, ale także do poruszania się na przykład w kibodachi. Oczywiście poruszanie się w taki sposób po linii prostej jest w miarę proste. Chłopaki dbają o to, żeby ich palce były skierowane do przodu, plecy proste, ręce w gardzie, spojrzenie podąża. Jeszcze raz spróbuj, Hieronim. Staraj się, aby twoja pozycja cały czas była skierowana do przodu. Głowa jest tutaj, ręce w gardzie. Zaciśnij palce. Możemy także wprowadzać już pozycję z obrotem. Idąc do przodu albo do tyłu. Obrót przez plecy. Wyrównaj do linii. Właśnie po to jest nam ta linia, aby nie gubić kierunku poruszania się. Ok. To jest trudniejsze ćwiczenie, ponieważ wymaga dosyć złożonego ruchu. W związku z tym, jakby wiadomo, że małe dzieci nie poradzą sobie z tym ćwiczeniem. Jakby jest to element, który już wprowadzamy u trochę starszych adeptów. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że powyższy materiał będzie inspiracją dla Was, żeby jakoś urozmaicić Wasz trening karate. Oczywiście tutaj można te linie ustawiać w różny sposób i mogą one służyć do trenowania różnych pozycji, nie tylko senkutsu i kibadachi. Można właśnie wprowadzić obroty ciała, czyli sabaki, również zejścia po kole, bo fajnie jest właśnie, jak jest jakiś punkt odniesienia na tej sali. Można wykorzystać też oczywiście linie, na przykład wymalowane do boiska, jeśli akurat na sali gimnastycznej takie macie. No nic, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pos.